Do celebrowanego w Europie Dnia Zwycięstwa, obchodzonego 8 maja, stosunkowo niedawno przyłączyła się Polska. W Suwałkach uroczystości odbyły się pod pomnikiem Żołnierzy Września. Kiedy zakończyła się II wojna światowa, pierwszy akt kapitulacji III Rzeszy podpisano 7 maja 1945 roku w Rennes, co, jak przedstawiają historycy, wywołało niezadowolenie i protest Józefa Stalina, który zżymał się, że przy tak ważnym wydarzeniu Związek Radziecki reprezentował jedynie przedstawiciel niskiego szczebla. Ceremonię powtórzono 8 maja, tuż przed północą, tym razem w Berlinie. Akt kapitulacji podpisano o 22:43. Wówczas w ZSRR był już 9 maja. Stąd wzięły się rozbieżności w dacie Dnia Zwycięstwa. Zanim jednak wojska niemieckie złożyły broń, upłynęło kilka tygodni. Wojna najdłużej trwała w Japonii. Akt bezwarunkowej kapitulacji podpisała dopiero we wrześniu. W PRL-u Narodowe Święto Zwycięstwa było dniem wolnym od pracy i obchodzone było solidarnie z Wielkim Bratem zza wschodniej granicy, czyli według czasu moskiewskiego. Ustanowiono zostało dekretem przez Krajową Radę Narodową, której przewodził Bolesław Bierut. W dekrecie napisano: celem upamiętnienia po wsze czasy zwycięstwa narodu polskiego i jego wielkich sprzymierzeńców nad najeźdźcą germańskim, demokracji nad hitleryzmem i faszyzmem, wolności i sprawiedliwości nad niewolą i gwałtem. Dzień 9 maja jako dzień zakończenia działań wojennych stanowić będzie Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. Termin uroczystości z moskiewskiego na warszawski zmieniono stosunkowo niedawno. Od 1990 roku obchodzimy je razem z całą Europą. Dopiero 2 lata temu zmianie uległa też formalna nazwa dnia z Narodowego Święta Zwycięstwa na Dzień Zwycięstwa, tak by wydarzenie nie było kojarzone z obchodami państw bloku wschodniego. Dzień Zwycięstwa był dla Polaków wydarzeniem upamiętniającym zakończenie wojny, ale na wolność musieliśmy czekać do 1989 roku. Do tego czasu znajdowaliśmy się w sowieckiej strefie wpływów, o czym przypomniał podczas swojego wystąpienia prezydent miasta. Z nazwy tego święta wypadło jedno słowo: wolności. Dzisiaj, jak każdego roku, pod pomnikiem Żołnierzy Września wspominamy ten bolesny i heroiczny dla nas czas, okres. Była to, jak wiemy, jedna z najgorszych wojen, najstraszliwsza ze wszystkich tak naprawdę wojen, jakie były w dziejach ludzkości. Polało się morze krwi, morze łez i również wielka liczba ofiar. Ile tych naprawdę ofiar było skutkiem działań wojennych i nie tylko wojennych w ramach II wojny światowej, trudno dzisiaj dokładnie określić, ale źródła historyczne podają, że mogła to być nawet liczba około 55 milionów ludzkich istnień. Hitleryzm stworzył upiory, jakie nawet nam do głowy nie przychodziły. Ludobójstwo, Holokaust po Auschwitz, Birkenau, po Majdanku, Sobiborze i Treblince już nie mogło być później nic takie, jak było wcześniej. Druga wojna światowa trwała 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania wojenne prowadzono na terytorium 40 krajów. Do wojska powołano około 110 milionów ludzi, nie licząc uczestników ruchu oporu. Polskie siły zbrojne uczestniczyły w większości kampanii wojennych i bitew z II wojny światowej.